rezydencję milionera, którą dzisiaj odwiedzę, zamieszkiwała niegdyś rodzina Wagnerów. Po śmierci właściciela rezydencja została bez opieki. Jeszcze kilka lat temu było w niej calutkie wyposażenie i było naprawdę przepiękne. Teraz jest w trakcie rozbiórki. Być może uda mi się za chwilkę tam wejść jeszcze i pokazać wam to, co pozostało. Chodźmy, nie czekajmy dłużej. Miejsce niegdyś tak piękne jest już całkowicie zdemolowane. Najprawdopodobniej są tutaj prowadzone prace rozbiórkowe. Pokażę wam kilka zdjęć, jak wyglądało tutaj kiedyś. To był naprawdę piękny dom, całkowicie wyposażony. Teraz nie ma już nic. Bardzo szkoda, bo jechałem tutaj naprawdę niezły kawał. Tutaj są resztki wyposażenia. To nadal są piękne przedmioty, których jeszcze chyba nie zdążyli wywieźć. Bardzo dużo porcelany. Kominek, kilka krzeseł zostało, no i piękna stylowa kanapa. Była kuchnia kiedyś. Wejdziemy zobaczyć. A tutaj jeszcze jest jeden pokój. Wow, zobaczcie, jaki komplet piękny. Kanapa z dwoma fotelami. Wszystko w drewnie. Piękne fotele. Landor. Powoli sypiący się sufit. Szkoda, że nie zdążyłem przed rozbiórką. Było tutaj o wiele więcej przedmiotów. Chyba przerobiona dla niepełnosprawnej osoby. W tym domku, który widzimy tam, byłem już kiedyś i mam z niego nawet film, więc zobaczycie, jaka jest różnica od momentu, kiedy ja tam byłem ostatnim razem, a jak wygląda teraz.
bardzo mi przykro, że nie dotarłem na czas i nie mogłem wam pokazać, jak wyglądało tutaj kiedyś. Uwierzcie, naprawdę było tutaj pięknie. Wyposażenie tego domu zapierało dech w piersi. Kurde, bardzo mi przykro. Zostało trochę porcelany u góry. Jestem zawiedziony. No niestety. Sprawdzimy jeszcze to kolejne pomieszczenie. Sprawdzimy jeszcze ten malutki domek. Zobaczcie, jaki telewizor został. Sony. Bardzo duży. Góry DVD. Dobrze, że chociaż kominek się pięknie zachował. Tu mamy toaletę kolejną. Tutaj kotłownia, która ogrzewała cały dom. Trochę narzędzi zostało. Krajalnica. Kurczę, to wszystko, co pozostało po domku letniskowym. A było tutaj tak pięknie.
wszystko zostało rozwalone. Najprawdopodobniej wszystko wyrzucono do kontenerów. Bardzo szkoda, bo było tutaj tyle pięknych, cennych przedmiotów. Kolejne miejsce, w którym znajdują się piękne, stylowe meble. Tu mamy kolekcję kaset VHS. Szafka została z ciuchami, kilka obrusów, firanki. Idziemy dalej. Kolejny kominek. Sprawdzimy, co jest w środku. Wow. Porcelana. Zaraz sprawdzimy, jakiego pochodzenia jest. Z Anglii. 1828 rok. Bardzo stara porcelana. O, tutaj mamy taką małą kuchenkę. Podobne kuchenki są w kempingach. Pewnie każdy z was już kiedyś był w kempingu i faktycznie przypomina taki kempingowy zestaw kuchenny. Są płyty winylowe. Ja ich nie znam, ale pewnie w rejonach Luksemburga, Francji są to znani wykonawcy. Tyle pozostało po pięknym luksemburskim domu. Zobaczcie, wszystko zostaje rozwalone. Niebawem nie będzie tutaj już nic. Niestety, dom, który odwiedziłem, jest w trakcie rozbiórki. Nie spodziewałem się tego. I jest mi naprawdę bardzo przykro, bo dom jest przepiękny. Był przepiękny, a nie zostało już praktycznie nic z niego. Cały urok tego domu znikł. Ja już będę żegnał się z wami powoli. Mam nadzieję, że film się podobał. Jak zwykle widzimy się za tydzień, w piątek o godzinie 20:00. Na razie. Mam nadzieję, że się zobaczymy znowu. Trzymajcie się.